węglu. Bardzo brudzi. Więc co zrobić? Podkładkę, najpierw wkleję na przykład tego. I teraz bardzo trudna rzecz, no słuchajcie, no ster trzeba wkleić najpierw, prawda? Więc trzeba go odgiąć. Tu nie wolno żałować materiału. Nie trzeba nawet za bardzo odpruszać. Powiedzmy, że jak jest zapruszony ster, to ten klej lepiej siądzie w tej takiej lekko zapruszonej mieszance. Ok, tu już jest. Z drugiej strony. Z dwóch stron oczywiście, nie muszę wam mówić. To jest dopiero ster. Tu trzeba się troszkę pośpieszyć teraz. To się robi tak. O, on musi być wklejony symetrycznie, bo zaraz ten klej zwiąże. Dlatego nie przecinam sterów przed produkcją, bo potem mogę sobie wszystko zmodyfikować. No i patrzcie, jest idealnie prostopadle. To jest bardzo ważne, żeby ster był wklejony idealnie prostopadle. On już sobie schnie, jest idealnie prostopadły i wklejamy następny ster. To wymaga pewnej wprawy, trzeba po prostu mieć doświadczenie. Nie wolno się bać tego kleju, ale trzeba uważać, żeby za bardzo sobie zawsze sobie pokleicie paluchy, będziecie mieć usyfione pumeksem, potem trzeba zdzierać ten klej. Ale w rękawiczkach gumowych to po prostu jest takie walenie po prostu w gumie. Także naprawdę lepiej to zrobić ręcznie, dokładnie, nie pobrudzić się przy tym za bardzo, zrobić to precyzyjnie. Trzeba pamiętać, żeby wszystkie powierzchnie pokryć klejem. Trochę się pobrudzę, bo dałem tu więcej kleju, ale to nic. Uwaga, wchodź tutaj, wchodź ładnie. Tu się pomyliłem, widzicie, bo dałem ster pod spodem, musi zejść tu, żeby teraz nie złamać. Widzicie, tu już się pomyliłem, ale to nic, zaraz go skleję. Widzicie, to jest właśnie wada poniekąd superglue, że bardzo szybko schnie, ale jest najmocniejszy. Nie ma co używać innych klejów, tylko super glue, bo po prostu ten klej ma odpowiednie parametry. On musi mi tu wejść po same jaja. Ok. I musi być prostopadły idealnie. Siedzi. Teraz będziemy wszystkie dziurki kleić, wszystkie nieścisłości. Nie przejmujcie się, jak coś jest nie super precyzyjnie podczas wstępnej obróbki i wstępnej roboty, bo macie po to poksylinę, po to macie po prostu masę plastyczną, żeby to wszystko uszczelnić. Nawet jak wam powypadają, widzicie, tu jest taka szczelina, ja ją od razu zalewam klejem, od razu po prostu, ją całą utwardzam klejem, tą szczelinę. To jest minimalna szczelina, bo ten ster wszedł bardzo ciasno, więc nie ma możliwości, żeby wam ten ster wypadł podczas użytkowania woblera. Po prostu nie ma bata. Te stery są tak mocno wklejone, on będzie wzmocniony poksyliną, ja dlatego nie szczędzę kleju, popatrzcie, ile tego kleju schodzi, już nie ma praktycznie pół tubki kleju. Jak coś jest nie tak, jak jest mała nieszczelność, musi to natychmiast uszczelniać. On szedł trochę nierówno, więc go jeszcze wyrównujemy, póki klej jeszcze nie związał. I robimy to wszystko tak, żeby po prostu się nie uświnić. Bo ten klej jednak bardzo brudzi. Jest toksyczny. Ale oczywiście jest sprzedawany w kioskach, więc nie jest to jakiś kwas, tylko jest to klej, no.
Mówimy szczerze, w warunkach domowych można używać superglu w niewielkiej ilości. Dobra, teraz zostanę przy tym woblerze, bo mam go w dłoni. Tutaj nie ma miejsca po prostu na amatorkę. Trzeba teraz zacząć to sklejać w jedną całość. Te śruciny mi podczas montażu steru wypadły, więc musimy je teraz tutaj ulokować z powrotem. Teraz możecie się trochę uświnić, jak dotkniecie po prostu powierzchni za bardzo. Więc musicie to robić delikatnie. Widzicie, mam te śruciny, prawda? I ja teraz je wszystkie tu przejeżdżam klejem, dokładnie zalewam. I od spodu nie muszę ich kleić, bo na to przychodzi inna masa plastyczna, bardzo silnie wiążący w pół godziny klej poksilina. I on tworzy jednolitą po prostu masę z tego woblera. Już widzę, że dwie tubki kleju mi nie starczą na te dwa woblery, ale na szczęście mam przy sobie więcej superglue. On musi być super tu. Ja nie szczędzę tego kleju, prawda? Ja po prostu używam go tyle, żeby osiągnąć masę jak najtwardszą. On mi tam wchodzi we wszystkie te szczeliny, dziurki i zalewam cały tu wobler, cały wobler, żeby po prostu ten stelaż, drut przy holu potężnej ryby się nie rozgiął. Prawda? Tak robimy w woblerach. Od góry tak samo tutaj, w tą szczelinę. Już się skończyła tubka, trzeba brać następną. Tu przy okazji palce mam poklejone. Więc ta tubka już zeszła, a wobler jeden niecały sklejony. No ale popatrzcie, to są uroki robienia woblerów sumowych. Już trochę kleju mi zostało na palcach, będę musiał użyć pumeksu. Ale to na końcu. Następna tubka. Uważamy, żeby nie pokleić sobie mieszkania. No i potem to wszystko wrzucę tą narzutę do prania. Wszystko wyodkurzam, wymiotę. Że nie bójcie się, nie zdemoluję sobie chaty, robiąc wam ten film. Chcę, żebyście widzieli, ile serca wkładam w robienie swoich przynęt. Bardzo po prostu są to profesjonalnie wykonane woblery. Mocne są. No i musicie na nie połowić, żeby się przekonać, jakie ryby na nie siadają. Wszędzie tu idzie jeszcze jedna warstwa kleju. O, tu wchodzi klej w tą dziurę, bo tam przecież może być przeciążenie przy holu dużej ryby. Tu idzie klej. Tu idzie klej. Tu też idzie klej. On musi być szczelny po prostu. Teraz ten już jest sklejony, więc niech sobie schnie. No i następnego dziada kleimy. Zaczniemy od głowy. Tutaj ze sterem mi łatwiej poszło. Dzwoni Jaga, żebym sobie nie pokleił mojego iPhone'a. To muszę to zrobić umiejętnie. No co, Dziubek? Marcin? No? Słuchaj, mam wielką prośbę do ciebie. Proszę cię podejść, bo mam jeszcze dla babci zakupy. No to oddaj dla babci zakupy, bo ja mam całe ręce w superglue i kręcę film. Ledwo odebrałem od ciebie połączenie. Nie mogę niestety. Nie planowaliśmy teraz, kochanie, dużych zakupów i ja specjalnie dlatego... Dobra, dam radę jakoś, no tylko wrócę, będę szła powoli, no. No to pa, pa. Widzicie? Tutaj wchodzi. Jeszcze dwie tubki to jest za mało. Zaraz trzecią otworzę. Trzy tubki zejdą kleju na te dwa woblery. Ale on musi być sklejony porządnie. On musi być hermetyczny. Tu nie może być tak, że gdzieś tam woda, dostanie się kropla wody do woblera i będzie sobie tam dyndać. Nic by się nie stało oczywiście temu woblerowi od kropli wody, ale powiem wam szczerze, że ja chcę, żeby moje woblery były bardzo trwałe.
Po prostu przykładam dużą wagę do precyzji wykonania. O. Wszystkie te szczeliny zakleimy oksyliną. Oksylina to jest taka plastelina, która w 10 minut praktycznie zastyga w 20 w taką masę twardą. Jeszcze tutaj w dziurkę troszkę kleju i tutaj jeszcze. No i siadam w ogóle następnie. Tu niestety się stała zła rzecz, bo klej się rozlał po sterze. No wybaczcie, jest to ster sumowy, no. Nie jest przeźroczysty, nie będzie go tak widać, jak robię woblera pstrągowego czy szczupakowego z przeźroczystym sterem, to bardzo przykładam wagę do estetyki. Ale powiedzmy, że to jest heavy duty, big game, duży wobler. Wybaczycie mi to, że będzie ślad skleju na tym sterze. Myślę, że po kilku razach na wodzie nie będzie śladu po tym kleju na sterze. No i one sobie teraz muszą chwilę przeschnąć. Szacuję ich masę. No ten jest odrobinę lżejszy, ale oba są takiej pokaźnej masy. Dobra. No i niech sobie teraz przeschnie. Dziady borowe. No już mamy 2,5 godziny filmu, a telefon dalej kręci. Teraz będę kleić poksyliną i to będzie koniec po szlifowaniu poksyliny pierwszego filmu. Drugi film będzie na temat malowania woblerów, lakierowania akrylem na zewnątrz, żeby utwardzić te lakiery do paznokci, bo te woblery na powierzchni są utwardzane specjalnym lakierem bezbarwnym do drewna, szybko schnącym z obiego. To musi być taka masa bezbarwna po prostu, żeby cały ten wobler po prostu utwardzić. Jeszcze oczywiście jak pomalujemy go lakierami do paznokci, to musimy przykleić oczy, super glue też. Porządnie, kilka razy się przejeżdża super glue, nawet po całym wierzchu oka można delikatnie bardzo kapnąć super glue, żeby to oko nie odkleiło się od woblera. No i też w tym filmie o malowaniu poświęcimy więcej takiego artyzmu tym woblerom, a trzeci film to będzie na temat zbrojenia tego woblera, specjalne kotwice sumowe, specjalne kółka łącznikowe sumowe, bo to też się robi obcęgami, niby prosta rzecz, trzeba wiedzieć jak to zrobić. No a potem już będzie film jak testujemy woblery nad wodą. Tu macie w każdym razie takie ABC robienia woblera. To są tajemnice, których nie poznacie nigdzie indziej. Teraz, co jest bardzo ważne, będziemy używać poksyliny. Ta akurat jest już otwarta. Mam drugie opakowanie. Poksyliny zużyjemy mniej więcej połowę z tego na te dwa woblery. Czyli opakowanie poksyliny starcza na mniej więcej trzy woblery sumowe. A poksylina kosztuje prawie dwie dychy w sklepie. To sobie pomyślcie, jakie to są koszty zrobienia woblera sumowego. 5 dych to jest taka cena hurtowa, myślę, że 75 zł to jest taka cena woblera niska, bo naprawdę to zrobienie tego woblera, ja nie szczędzę na materiały, no już wam mówiłem ile kotwice kosztują sumowe, ile kosztują kółka łącznikowe, a same materiały, sama praca, no musi być jakiś zysk. Ten super glue już prawie wysek, zaraz będziemy używać poksyliny. Kto wie, może jednego z tych woblerów wyślę do Korony, a drugiego do Rafisza. Niech mają po jednym. Rafisz to jest dobry chłopak. Niech ma ode mnie woblera. Obiecał mi trochę tych swoich kulek zajebistych na Amura. Może jak będzie bardzo gorąco i nie będzie mi się chciało spinningować, to se siądę za Amurem. Może
uda mi się jakiegoś 20-kilowego Amura wyciągnąć. Bo na krakowskiej Wiśle od metra takich ryb. Dobra. Klej już prawie wysył, jeszcze sobie tam kapie. Oczywiście nie będziemy go przecierać. To się wyrówna. To się wszystko wyrówna, uszczelni poksyliną. Będzie jak złoto. Torpedy, nie? To będą torpedy. Nie zdziwiłbym się, jakby wyszły tonące, ale chciałem naprawdę je dociążyć. Chciałem, żeby były ciężkie. Mam wielką nadzieję, że będą pływać, ale mogą być lekko tonące. Zobaczymy na końcu. To będą łowne woblery, będą zajebiste. Tonącego woblera trochę łatwiej stracić, ale też łatwiej złowić na niego wielką rybę. Zobaczymy, czy pianki jest na tyle duże, dużo, że będą jednak na tyle wyporne, że będą gotowe pływać. Możecie się tutaj założyć o to między sobą, drodzy widzowie, czy będą pływające, czy tonące. No, ołowiu nie szczędziłem, a z drugiej strony są pękate, pianka jest bardzo wyporna, zobaczymy. Mogą być nawet szybko tonące, no zobaczymy. Chciałem w każdym razie zrobić bardzo wyporne woblery, ale zarazem bardzo ciężkie. Pianki jest dużo, woblery są jak na suma małe, bo to są małe woblery sumowe. Ale chciałem, żeby były ciężkie. No zobaczymy. Poksyliny użyję dosyć mało, żeby ich za bardzo nie dociążyć. Ale na tyle dużo, żeby były całkiem szczelne. Więc poksylina wygląda tak. Jest to taka dwuskładnikowa masa plastyczna. Można ją spokojnie kleić gołymi rękami. Bez najmniejszego problemu. Ja ją odpakuję. Potem to, co zostanie, jeszcze raz zapakuję. Proszę, tu odklejam folię z niej. I ona sztywnieje dopiero wtedy, jak się pomiesza dokładnie te dwa elementy. Oczywiście nie będę używać całej poksyliny, tylko małymi fragmentami kaszel palacza będę formować woblera. Pierwszy fragment poksyliny. Teraz muszę ją porządnie zmieszać. Robi się to tak, że się po prostu tą poksylinę ugniata jak plastelinę. I sprawdzałem już różne kleje dwuskładnikowe do robienia woblerów. Naprawdę najlepsza jest poksylina. Proszę, robimy taki zdrowy kawał poksyliny. To trzeba robić szybko, bo ona szybko schnie. Trzeba bardzo dokładnie wymieszać ten dwuskładnikowy klej. Myślę, że nie będę wam wycinać tego filmu, nie będę podkładać muzyczki. Nie chodzi o to, żeby wam tutaj zrobić filharmonię, tylko chodzi o to, żebyście wiedzieli, jak powstają zajebiste woblery. Żebyście sami też mogli zrobić sobie przynętę. Jest to wielka frajda, uwierzcie mi. Złowić potężną rybę na własnoręcznie zrobionego woblera. Dobra, poksylina jest już ukształtowana, więc teraz małymi kawałeczkami, zacznę od głowy, będziemy ją nakładać. Tutaj, co jest fajne w poksylinie, że my mu nadajemy końcowy kształt właśnie poksyliną. My rzeźbimy tego woblera poksyliną, musimy ją wcierać. To jest rzeźbiarstwo po prostu, to już jest sztuka. Klejenie poksyliną to już jest autentyczna sztuka. Potem ją będziemy szlifować, bo ona świetnie się szlifuje.
Tu mamy łepetynę. Musimy to robić szybko, bo ona bardzo szybko schnie. I teraz patrzcie, co robię. Robię takie malutkie wałeczki. Wcisnę tutaj, żeby ją uszczelnić, prawda? Widzicie, jak uszczelniam go. On musi być cały szczelny. To trzeba bardzo teraz robić delikatnie, żeby on po prostu nabrał rumieńców. Ten wobler. Joga wraca ze sklepu z zakupami. Mam nadzieję, że się nie przeciążyła za bardzo, ale pewnie jest bardzo zmęczona i zła na mnie, że jej nie pomogłem, no ale może mi to wybaczy. Ok. Pamiętajcie, że tutaj trzeba działać szybko, bo ten klej szybko wiąże. Mogłem mniejszy kawałek poksyliny zrobić. Pewnie trochę się zmarnuje. Ale chodzi o to, żeby mu nadać teraz kształt, a zarazem go bardzo precyzyjnie uszczelnić. Widzicie, ja go tutaj całego rzeźbię tą poksyliną. Trzeba mieć po prostu wprawę w rzeźbieniu poksyliną, w operowaniu tą masą, żeby sprawniej używać. To nie jest takie proste wbrew pozorom. Ktoś pomyśli, a zwykła masa plastyczna, ale trzeba wiedzieć, jak ona się zachowuje z tą pianką, żeby umieć odpowiednio wyrzeźbić woblera. O. Powstaje nasz wobler smok. Dodam jeszcze, że te woblery, które maluje moja narzeczona, są podpisane Jaga, a te woblery, które maluję ja, są podpisane Smok. Właśnie tutaj uszczelniamy ogon. Z ogonem jest taki problem, że ta poksylina odchodzi, a ja muszę docisnąć. Słuchaj, no. Miałam szczęście, bo taki młody chłopaczek szedł tutaj koło obiegu, wiesz, spotkał mnie i pyta się, czy mi pomóc. Mówi, że bardzo chętnie. Akurat szedł, mówi, że mieszka w tym samym bloku, mieszka po drugiej stronie, no, tutaj za rogiem. No to i super. Przydźwigał mi, słuchaj, tą ciężką siatkę tutaj pod wiesz. No to musimy mu postawić browara. No ale ja go nie znam, wiesz. No to może jak go spotkamy, to mu postawimy browara. Mogą mu dać jakieś ciastka czy coś. Nie, spoko. Następnym razem go spotkamy. Nie pomyślałam. No i widzicie, nawet nie wyschła mi ta poksylina. Daję radę na jednym kawałku poksyliny skleić całego woblera. Bo robię to szybko i sprawnie. Tutaj go odrobinę przedłużamy tą poksyliną. Dociążamy tym samym ogon. Pamiętajcie, że już mam takie doświadczenie, że ten ogon będzie chodzić pięknie. Ten wobler będzie pięknie pracować. Ale uwierzcie mi, że zrobienie woblera, który pięknie, agresywnie pracuje, to są naprawdę dziesiątki nieudanych woblerów, które nie będą aż tak pięknie chodzić. No ja nie widziałem takiego filmu instruktażowego, jak się uczyłem robić woblery 12 lat temu. To nie było jeszcze YouTube'a i filmów instruktażowych, jak robić woblery. Ja się tego wszystkiego uczyłem sam. Nikt mnie nie uczył, jak robić woblery. Po prostu metodą prób i błędów doszedłem do tego, jak profesjonalnie zrobić woblera. Na początku łowiłem na swoje woblery, nikt ich nie znał. Potem miałem długą przerwę w robieniu woblerów, bo ze względu na śmierć mojego dziadka, który był partyzantem Armii Krajowej w młodości, w dzieciństwie i sprawiedliwym wśród narodów świata, bo wraz z moim pradziadkiem ratował Żydów w czasie II wojny światowej. I też jako partyzant, ukrywając się w lesie, łowił ryby jako młody chłopaczek, żeby mieć co jeść. Po prostu mi zmarł 9 lat temu nagle. I to był dla mnie taki cios, że przestałem łowić ryby. 8 lat nie łowiłem. Interesowałem się trochę medytacją i buddyzmem tybetańskim, bo mój ojciec jest buddystą. No i tak jakoś wyszło, że wróciłem do wędkarstwa, do robienia woblerów. I w tym roku chciałbym złowić potężnego suma. A łowię ryby od dzieciaka, jako
Paroletni chłopczyk łowiłem w rabie klenie na worek. Po prostu wkładałem do wody worek. Zmarnowała się ta koksywina niestety w połowie. Za dużo jej wziąłem. Ale może to dlatego, że na potrzeby filmu też człowiek jest zaaferowany, że robi coś dla innych, że robi fajny film instruktażowy i po prostu nie przymierzyłem odpowiedniej ilości poksyliny. No ale dobrze, troszkę jej zmarnowaliśmy. 2 cm kwadratowe poksyliny się zmarnowały, ale to się nic nie stało. Tutaj dokończymy jeszcze uszczelnianie steru. Ster musi być bardzo uszczelniony. Dlaczego wziąłem dodatkową poksylinę? Żeby uszczelnić powierzchnię steru, żeby ta poksylina oprócz superglu dodatkowo mi trzymała ster. To jest bardzo ważne. Żeby ten ster po prostu był tak mocny, że nawet przy setkach uderzeń, tysiącach uderzeń o kamienie, o dno, dziesiątkach tysięcy, można by powiedzieć, uderzeń o dno, bo niejednokrotnie łowimy także o ramy dno za sumem. Żeby po prostu ten ster się nie wyłamał, nie wyleciał. Zresztą jest to taki materiał, że ten ster na pewno się nie wyłamie. Nie polecam wam łowić orając dna, bo można bardzo łatwo stracić przynętę. Najlepiej prowadzić w obiera tak 1,5 metra nad dnem, metr nad dnem. To jest takie bezpieczne prowadzenie, że nie stracicie wtedy tej przynęty. Czasami ja łowię tak, że stuknę przy każdym ściąganiu woblera paręnaście razy o dno, ale w ten sposób można naprawdę łatwo stracić woblera, a taki wobler jest drogi, a strata takiego woblera to jest duży ból, więc naprawdę lepiej łowić. Już 2 zrobiłeś? 2 robię, no. 2 sumowe woblery. Ale wielkie. Chcesz pomalować? Czy wiem, teraz nie. To ja pomaluję. Ale to nie teraz, jak wrócę z pracy, wiesz? Kiedy obiad ci mogę dać? Za 40 minut. Dobrze? No. Dobra, wobler numer 1 jest sklejony. Ta boksylina już tu chwyciła. Jeszcze przejadę super glue, już tu sklejone powierzchnie. Napisz jeszcze. Żeby utwardzić. Ten wobler jest sklejony. Jeszcze robię taką rzecz. Muszę wam zdradzić jeszcze jedną tajemnicę. Teraz ustawiam woblera. Bardzo symetrycznie muszę ustawić oczko. To już jest precyzja. To jest w zasadzie kwintesencja każdego woblera. Ja to robię teraz. W czasie tej produkcji wstępnej. Żeby po prostu potem go nie niszczyć, jak już będzie lakierowany. To oczko musi być idealnie symetryczne. A robię to tak, żeby nie zniszczyć tego drutu. Delikatnie. I teraz, póki jeszcze mi ta poksylina całkiem nie zaschła, jeszcze tutaj przejadę tą poksyliną. Od spodu po prostu go skleję, wkleję ten drut. Widzicie? Może to jest mało estetyczne, ale ja go w ten sposób wzmacniam. Nie zależy nam tak na estetyce w przypadku tego woblera, jak na jego wytrzymałości. Uwierzcie mi, że wobler na suma to jest wobler ciężkiego łowienia. Ten wobler musi po prostu wszystko wytrzymywać. Więc on musi mieć odpowiednie parametry. I zakleiliśmy sobie otworek prowadzący, a drut wychodzi elegancko i można założyć kółko łącznikowe. Nie zależy nam naprawdę na tym, żeby ten wobler w czasie produkcji był bardzo estetyczny. W czasie malowania będziemy przykładać bardzo dużą wagę do estetyki. Ale tutaj nam zależy na wytrzymałości. Zrobimy wszystko,
żeby po prostu ten wobler wytrzymywał bardzo wiele. Ok. No i to już tyle z tym woblerem. Ten jest sklejony. No to teraz kleję następnego. Już odkroję trochę mniej kleju. Ściskam poksilinę w palcach. Ona za 20 minut będzie już całkiem twarda jak kamień i będzie się ją dało szlifować. Pewnie się dziwicie, czemu jeszcze nie przyciąłem steru w odpowiedni kształt. Robię to dopiero po tym, jak wobler jest wyschnięty z poksiliny. Ja muszę po prostu wiedzieć, że ten ster będzie dokładnie taki, jak ja chcę, żeby był. Te woblery będą schodzić do nawet 5, nawet 6 metrów przy bardzo intensywnym prowadzeniu. Ale chciałem takie zrobić. 2 metry to jest dla niego za mało. Ten sum lubi siedzieć w dole. Jednak jak będziemy łowić z podniesioną szczytówką przy pływającym woblerze, jak ściągamy wolno, to ten wobler chodzi płycej. Przy tonącym woblerze trzeba podnosić szczytówkę i go podnosić tego woblera, to on wtedy też nie zejdzie bardzo głęboko. Można tonącego woblera też prowadzić płytko. Wszystko kwestia wprawy w łowieniu i wprowadzeniu przynęty. Dobra, ta masa już jest gotowa. To co? Tu zrobimy tak samo. Zaczniemy szybciutko od główki, a potem przejdziemy od razu w ogon. I potem zrobimy brzuch. No to już, jedziemy z głową. O. Jedziemy z głową. O. Rzucimy na głowę. Potem będziemy te detale robić. Teraz ogon. Może ogon nie. Teraz zrobimy oczywiście dół. Teraz zrobimy dół. Wetkniemy tam jak najwięcej poksiliny w tą szczerbinkę, żeby go po prostu uszczelnić.